Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nieco inaczej, bo będziemy sprawdzali toty Daniego Alvesa, ale to będzie troszkę inny sprawdzian, bo toty Dani Alves zostaje przesunięty na napad. Także toty Dani Alves jako napastnik. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Statystyki ku temu, żeby był dobrym napastnikiem, ma na pewno niezłe. Także no, jestem ciekawy, jak sobie poradzi. Pracowitość w ataku wysoka, także liczymy tutaj na jakieś piękne brameczki, no i sporo tych brameczek z jego strony. Ale jeszcze jedna sprawa, Dani Alves będzie zmieniany na pozycję napastnika w trakcie meczu. Dopiero w trakcie meczu będę go tam wpuszczał, tak żeby zachował zgranie 10, bo jako napastnik ma, słuchajcie, tego zgrania 2. Także no troszkę za mało, a tak na tej dyszce swojej będzie grał. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. Także przechodzimy do sprawdzianu Daniego Alvesa Toty jako napastnika. Oto składzik naszego przeciwnika. Liga włoska. Z Kiszną, Iguainem, Kandrewą. Całkiem niezłe. I zobaczmy, pierwsza akcja. Dani Alves, ależ poszedł! I to będzie chyba czerwień. No raczej sędzia to pewnie żółty kartonik. Ale tu już widzieliśmy pierwszy pokaz umiejętności Daniego Alvesa. Tak jest, żółty kartonik. Tylko szkoda. Zobaczmy, pierwsza bramka. Tak jest, pierwsza bramka Daniego Alvesa. Nasz toty Dani Alves na napadzie. No, radzi sobie całkiem nieźle. Z łatwością dochodzi do sytuacji, no i mamy prowadzenie dzięki Daniemu Alvesowi. Znowu Dani Alves, zobaczmy, ładne minięcie i kolejny faul na nim. Będzie szansa na 2-0, znowu kolejny pojedynek biegowy, Lichtsteiner czy Dani Alves. Na razie Dani Alves sobie tutaj całkiem nieźle poczyna. Oj, i czy to nie będzie karny? Tak jest, to będzie 11 wywalczona przez Daniego Alvesa. No i do 11 oczywiście kto podejdzie? Dani Alves. Także zobaczymy, jakiego karne. Karny ma na 80 też, także całkiem nieźle. Można tutaj spokojnie z reguły strzelić nim i w sam środeczek Dani Alves strzela drugą bramkę dla zespołu Aniołów. Zobaczmy, Neymar do Suareza, tam już jest Dani Alves i czeka na kolejną szansę. Dani Alves i to jest 3-0, hat-trick Daniego Alvesa, moi drodzy, typowy napastnik. To ty Dani Alves, po prostu masakra. Zobaczmy, 4 minuty doliczone przez sędziego. Dani Alves, ależ tu przychodzi. Nieprawdopodobny zawodnik. Rozgrywają na krótko, tu jest Dani Alves i mamy 4-0. I to jest bramka chyba też Daniego Alvesa. No potrafi się znaleźć, wywalczył też ten rzut wolny. Spójrzmy tutaj, rozegraje na krótko Carlos, Andrzej Iniesta i Dani Alves na wślizgu, słabszą nogą. Strzela bramkę na 4-0, no coś pięknego. Ale Dani Alves na tym nie chce spocząć, chce strzelić piątą bramkę i zobaczmy, będzie na to szansa. Łapany za koszulkę, uderzenie i 5-0. Dani Alves, toty, typowy napastnik. Dani Alves, słuchajcie, oczywiście zawodnikiem meczu z Oseną 9-5 na lewym ataku, jako prawobrońca całkiem nieźle sobie poradził. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczmy składzik kolejnego przeciwnika, 4-3-2-1, dobry składzik z Ligi Angielskiej. No i zobaczymy. Zobaczmy, będzie szansa na kontrę, już piłka na Daniego Alvesa. I zobaczmy, Smalling czy Alves, niesamowity jest ten Dani Alves. I jeszcze tutaj zejście do środka. I niestety nie ma bramki, ale było blisko. No Dani Alves to jest zabójca, absolutnie. Zobaczmy tutaj, Dani Alves ładnie jest ustawiony. Zagrajmy właśnie na Daniego Alvesa. Dani Alves, ależ tam wszedł. No i z tego padła bramka, ale to wejście chyba w 5 zawodników. I mamy 1-0. Można powiedzieć śmiało, że to taka asysta Daniego Alvesa. No szok po prostu. Chciałbym zobaczyć powtórkę, jak on tam się przecisnął przez ten mur, właściwie cały. Zobaczcie, tam odbijanka. Tu przyjął oczywiście tą piłkę. Właśnie asysta będzie nawet prawidłowa dla asysta. Dla Daniego Alvesa oczywiście. Także mamy prowadzenie 1-0. Dani Alves nadal się utrzymuje przy piłce, no coś pięknego. Lewą nogą też potrafi strzelać, no ten człowiek jest absolutnym zabójcą. 2-0, Dani Alves. Znowu, zobaczmy, jak on się w ogóle wysuwa. No coś pięknego. On tak wychodzi na pozycję, że ja jestem pełen podziwu po prostu dla Daniego Alvesa. Zobaczmy, Butragenio przejmuje tą piłkę i co robi Dani Alves? Tym razem uderzenie zza pola karnego i 4-0. Zobaczmy, Dani Alves, broni bramkarz, bo Tragenia mógł dobić. I jeszcze piłka do Alvesa i mamy 5-0, moi drodzy. Ciężko mi powiedzieć, jak mam ocenić tego zawodnika, bo to jest po prostu zabójca absolutny. Hit, po prostu hit. Zobaczmy tutaj. Nie strzelałem też specjalnie tym Butragenio, żeby zobaczyć, jak Dani Alves z pierwszej piłki sobie radzi. Radzi sobie równie genialnie.
Niestety nasz przeciwnik, słuchajcie, opuścił mecz przed czasem. Także no, wygrywamy 5-0 właściwie drugi meczyk. Dani Alves, można tą pierwszą bramkę zaliczyć też w pewnym stopniu na jego konto. Na pewno asysta mu się należała. Także 5 bramek w pierwszym meczu, 4 bramki w drugim meczu plus ta asysta. Czego chcieć więcej? A oto składzik kolejnego przeciwnika! Matko Boska, tu jest 9 legend. I do tego Hart, a tu na ataku stoliczko w Crespo, Gullit, Effenberg, Gattuso, Deco, Neville, Hierro. O Boże, powiem wam tak, to jest sprawdzian dla Daniego Alvesa i to mega. Ho, 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 ale się będzie działo. Zobaczmy Butragenio, tam jest Dani Alves, zobaczmy, Dani Alves wyprzedził wszystkie legendy i pokonał jeszcze Harta, no to jest zabójca. A więc skład legend niestraszny naszemu napastnikowi. To ty, Dani Alves, no coś pięknego. Jak on tutaj wyprzedził wszystkich tych obrońców. Czy to legenda, czy to nie legenda. Zostali minięci, no i jest 1-0 w kolejnym meczu. Zobaczmy, kolejna szansa, będzie Dani Alves. Tym razem uderzenie, poprzeczka, ale szkoda. Szkoda naprawdę, to byłaby piękna bramka. No ale Dani też potrafi uderzyć z daleka. Dani Alves, uderzenie z daleka i 2-0. Nie no, po prostu mistrz. Dani Alves to jest absolutny mistrz. Dani Alves, zobaczmy, już się rozpędza, już schodzi do środka. Dani Alves i broni Hart. Jeszcze na koniec była szansa na hat-tricka, ale troszkę za lekko uderzyłem. Jeszcze jedna akcja, zobaczmy, jeszcze jest Alves, chociaż może będzie ten hat-trick. Alves nad bramką, niestety. Tutaj już źle przymierzyłem. Moi drodzy, co tu dużo mówić? 3 spotkania. 11 bramek Alvesa, znowu ocena powyżej 9. Także no, Dani Alves, spróbujcie go na napadzie. Oczywiście zawodnik Toty, koleś jest genialny. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!